Dobra, i zrobimy sobie jakąś traskę egzaminacyjną. Teraz najczęściej taką spotykaną. Może ci się zdarzyć. Zwrócimy uwagę na najczęstsze błędy popełniane na tej trasie. Zasady. Jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco. I my sobie omawiamy błędy na bieżąco, a egzaminator będzie omawiał te błędy na koniec egzaminu. Czyli on cię poinformuje, że zrobiłeś błąd, ale nie powie jaki. Jasne. Gotowy? Gotowy. No to wyjeżdżamy z wordu w prawo. Pierwsze skrzyżowanie niebezpieczne, równorzędne, a dlatego niebezpieczne, że widoczność jest ograniczona do zera praktycznie, a na tej drodze jest ograniczenie, a oni zapierdzielają tutaj z dużymi prędkościami. Tutaj nie należy się spieszyć, troszeczkę moim zdaniem za wcześnie podjąłeś decyzję, bo już tu w takiej sytuacji byłem parę razy, że dochodziło do wymuszenia, bo właśnie ta decyzja była wśród wcześniej podjęta o przejeżdżaniu. Gdzieś na osi jezdni dopiero podejmujemy tą decyzję, bo oni jak to zapierdzielają z 70 na tej 30, to przy tej widoczności tak się nagle pojawiają, że wiesz, konsternacja powstaje. Do końca drogi w lewo. Weźmy ten kierunkowskaz, bo prawie o metr już się przesunąłeś, a dopiero włączyłeś kierunkowskaz. To jest, wiesz, metr to jest szerokość motocykla. Ale przez prawe ramię, dokładnie. Przy rowerzystów nie ma. Dokładnie. Po blusterku mogły być w martwym polu ci rowerzyści. Tak, można z tą głową.
kierowaniu z sygnalizacją będziemy skręcać w prawo. Korzystać z tego nożnego, żeby tak nie wpadać na tą gwałtownie na tą nogę, tylko wcześniej już się przygotowywać do tego. Luzować sobie tą górę, korzystać z tego nożnego hamulca. Jak zredukujesz do jedynki, rozluźnić ręce, mocno jeszcze się złapać tego zbiornika kolanami. I wtedy powinno być takie, wiesz, do zatrzymania płynne. Słyszymy się? Tak, 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 tak. Prawo na skrzyżowaniu pojedziemy. Bo równo ze mną w lewo. Nie zapierdzielam tak, bo mnie się nigdzie nie spieszy. Tym bardziej, że na naszej drodze nie było znaku, to a widoczność ograniczona z prawej, to trzeba poszukać, czy jest znak na drodze podwzędnej. Akurat tutaj nie było, czyli równorzędne skrzyżowanie mieliśmy, czyli temu z prawej, jakby się pojawił znowu nagle, to musiałbyś odstąpić, no. Nie spieszyć się, Robert. Nigdzie nam się nie spieszy. Dokładnie. Bo znowu równorzędne, na naszej drodze nie było, na drodze poprzedniej nie było. Tutaj łuk drogi, tak, kierunek nie był potrzebny, w lewo. Teraz popatrz, znowu na naszej drodze nie ma znaku o pierwszeństwie. Dzielna, tak, czyli równorzędne skrzyżowanie. Błąd tutaj. Zmiana pasa ruchu bez kierunku. W prawo pojedziemy. I w lewo. Będziemy do odwołania jechać drogą z pierwszeństwem. Do odwołania po drodze z pierwszeństwem. Błąd. No.
Zobacz. To jest to, co mówię. Chodźcie. No jedziemy teraz, jedziemy. Po pierwsze, przejechałeś prawym kierunkowskazem na wprost. Po drugie, droga z pierwszeństwem prowadziła w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. Mówię, nie spieszyć się. Po ustaleniu punktu skrętu, jak lustrujemy zakręt, pod kątem nawierzchni, czy piachu nie ma, to patrzymy również zaraz na prawą stronę. A tam od razu był znak. I drogą z pierwszeństwem do odwołania poprawiamy błąd. Popatrz, w prawo. Złotnika, spokoju i w lewo. Dokładnie. Z obrońców Warszawy w Marynarską. I kontynuujemy trasę. I w lewo pojedziemy. Jaka prędkość? 20, strefa zamieszkania dokładnie. I w lewo. Stopa lewa wyżej, tak, po zmianie się cofa i bliżej motocykla, tak, tu przybucha. Pamiętasz, podnóżek ma być najniższą częścią motocykla, a nie nasza stopa. O tak, teraz dobrze. Nie nadjadą. Jeden kierunek. A co to było błysknięcie tym kierunkiem? Po co? Po co? No. No, pamiętać to, tak. Przed wjazdem na skrzyżowanie. Pamiętać przed wjazdem na skrzyżowanie. I będziemy na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcać w lewo. Sobie odruch, nie tak jak w aucie, wstawania 20 cm od zderzaka, bo nie czujesz, jak ktoś za tobą nie wyhamuje. Masz stawać w takiej odległości od auta czy od przeszkody, żeby móc ją ominąć, jak ktoś za tobą nie zatrzyma się. Czy będzie miał kłopoty z zatrzymaniem. Błąd. Dokładnie, patrzeć na te kierunkowskazy. Na skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Patrzymy tak, przez prawe ramię na rowerzystów, dokładnie. I w prawo. Wyraźniej tak się do tej osi ustawiać, wcześniej i w lewo.
prawo. W tym możliwym miejscu skręcimy w prawo. No i teraz co? Kierunek to co? W prawo! Najbliższe możliwe miejsce, tak! I w lewo będziemy skręcać. Najbliższe skrzyżowanie. Północna Kamińskiego. Której nogi? I gdzie patrzę? Patrzę daleko, ruszam z lewej nogi, skoro w lewo. Generując siłę odśrodkową, która wypycha mnie na zewnątrz, równoważę ją poprzez siłę grawitacji, jak ruszam z lewej nogi w tym przypadku, jak w lewo. Jak w prawo, to prawa noga, tak? Bo wtedy grawitację mam po prawej stronie. Także jak mam już skręcone koło w prawo i od razu skręcam w prawo, to na prawej nodze się opieram. Bo wtedy wiesz, wtedy ciężar mam już po prawej stronie swój. Tak? Dodając gazu, generuję siłę odśrodkową, która wyrzuca mnie na lewo, czyli jest dźwignia między siłą odśrodkową i siłą grawitacji. Łatwiej jest wtedy skręcić. Węziej przynajmniej. Tak, nakaz jazdy stop i w lewo będziemy skręcać. Dokładnie. Rewolucji zaciskę. Dobre ustawienie, dokładnie, bo jednokierunkowa rewolucja. Do końca drogi w prawo. Stojącą pieszą. Jakby ci tak wlazła, to byś dęba stanął, albo byś ją przejechał. Ale co mówi przepis w takiej sytuacji? Szczególna ostrożność. I co? Zmniejszenie prędkości.
żeby być przygotowanym na ewentualność, a nie zapitalam. Ja wiem, że nie miała pierwszeństwa. Stała na chodniku. Ale ty jechałeś tak, jakby tej szczególnej ostrożności w ogóle nie było obowiązku zachować w takiej sytuacji. Gdzie? Prosto mówiłem, jak ty mnie odzywam. Ojeja. Ale maniana. No dobra, jedziemy, teraz będziemy zmieniać znowu drogę. Ustaliliśmy, nie odzywam się, to na wprost. No i tu nie możemy zawrócić. Dobra, będziemy jechać w prawo na skrzyżowaniu. I w lewo. Pięknie, a teraz błąd. Pięknie. Widzisz, wystarczyło z innej strony przyjechać i już błąd zrobiłeś. Rewolucji jest jednokierunkowa. Przedtem jak wyjeżdżaliśmy z tego Kamińskiego i ci kazałem skręcić w lewo, to żeś ładnie się ustawił przy lewej, a teraz żeś z prawego pasa walnął skręt w lewo. I zobacz, jak to nie warto popełniać błędów, tak? No, bo jedziemy dalej, w prawo tu pojedziemy. Zobacz, byśmy pojechali prosto, to pewnie byśmy zdali, a tak to tak. Drugi kierunkowskaz niewłączony, wynik negatywny. Teraz błąd ze względu na złe ustawienie do skrętu w lewo. Zobacz jak można się samemu załatwić, nie? No. A już mieliśmy jechać ku końcowi. A tak to muszę wrócić, bo chcę nadal pojechać tą pomorską cały czas. Kolejny raz popełniamy błąd. No. Myśleć o tych kierunkach. Druga sprawa, jakby ktoś tam się pojawił z prawej, to mogłoby być nawet od razu przerwanie egzaminu, bo zagrożenie, jedziesz na wprost, z prawym kierunkiem, ktoś się zbliża do skrzyżowania, stwarzasz potencjalne zagrożenie, tak? Że gość wyjedzie ci prosto pod koła, bo myślisz, że ty przed nim skręcisz. Czyli popatrz, to co przedtem zrobiliśmy błędnie. Mamy jechać cały czas pomorską, tak? Nie odzywam się, ustaliliśmy, że jak się nie odzywam, to jedziemy prosto przez skrzyżowanie. Czyli tu się trzymamy ładnie prawej i później szukamy tego pasa do jazdy na wprost, tak? Bo tam są na środku dwa pasy do jazdy w lewo, czyli w kierunku Warszawy, i jeden na wprost. Działamy. Śmiało można było jechać. Wyprzedzanie rowerzystów na skrzyżowaniu dozwolone. Patrz teraz, gdzie oni pojadą, żeby się im nie ściąć. Tak, dokładnie. Patrz, no dobrze, bo od tej strony masz sekretarną. Wszystko było ok. Przeczaiłeś, bo jak ruszyli ze skrzyżowania, to trzeba było ich od razu wyprzedzić. A skrzyżowanie o ruchu kierowanym i wyprzedzanie dozwolone. A jeżeli chodzi o pojazdy bez silnika, to na każdym skrzyżowaniu możemy wyprzedzać pojazdy bez silnika, tak? No. Silnikowych jadących na wprost nie możemy wyprzedzać, skręcające możemy, jak mamy miejsce. Baterii nam starczy, także poprzycinam. Ale dobrze, popełniłeś błąd, pokażę błędny wariant, pokażę później prawidłowy, tak? Poczerwony. Powinno być czerwone bardziej przyczepne, a wiemy dobrze, że to, wiesz, jest trochę od drogowców zależy, tak? Bo nieraz są oba wyślizgane takie, no nie mamy opcji wtedy inny, tak? No ale teoretycznie te czerwone powinny i w lewo pojedziemy na skrzyżowanie. Te czerwone powinny być bardziej przyczepne. Tak, upewnić się, czy z tyłu nie ma tramwaju.
przodu i przejeżdżamy przez te tory, tak. I skręcamy w lewo. Pomorskiej w ulicy Lumumby. Teraz tak, tutaj wolniej dojedź, bo jest równorzędne skrzyżowanie, nie to, bo tu jest wjazd na parking, jedź do lewej i sobie nie spiesząc się, patrz co z prawej się dzieje, z prawej, bo może coś nadjechać. Tak. I bezpiecznym tutaj będzie w każdej sytuacji przejechanie za oś jezdni. Bo jak ci się szybko znowu pojawi pojazd, w prawo pojedziemy. To może być wtedy przerwany egzamin. Oczywiście. Opóźniaj ten skręt od osi. Obserwować. Bo to jest to, co mówiłem. Kierunek. To jest to, co mówiłem. Im wcześniej rozpoczynamy skręt, to już nie mówiąc o tych podwójnych ciągłych i tak dalej, ale ci już tłumaczyłem, że wtedy jesteśmy wolno jakby skręcamy, czyli bardziej przechylamy motocykl, bo dłużej go przechylamy. A jak dłużej go przechylamy, to większy kąt mamy przechylenia, czyli mamy mniejszy margines, jeżeli chodzi o przyczepność, tak? Bo zbliżamy się do krawędzi opony. Czyli dojechać sobie, ustalić sobie ten punkt skrętu, czyli jeżeli jest w prawo pojedziemy, jeżeli jest podwójna ciągła, to jest łatwo, bo jest wyznaczona ta oś. Jeżeli nie ma tej podwójnej ciągłej, to sobie wyobrazić tą oś, dojechać do tego punktu i wtedy szybko wykonać skręt, popchnąć szybko kierownicę i skręcić, tak? Czyli szybkie popchnięcie będzie powodowało to, że ten sam zakręt pokonasz w mniejszym przechyle, czyli z większym zapasem przyczepności. Kierunek tutaj, jak byłeś przy prawej, tak? Czyli zmieniasz pas, dokładnie. Tu jeszcze na końcu można za kierunki oblać, ze względu na to omijanie bez kierunkowskazu. Także pamiętaj, to co mówiłem, matematyka. Zakręt równa się ilości prędkości przechylania i kąta przechyłu. A przyjedziesz do nas na tor, kiedyś to zrozumiesz. A tutaj można to ćwiczyć, tak jak mówię, przy tych lewo skrętach, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie opóźniając ten skręt, bo często kierowcy skręcają zbyt wcześnie, a tutaj opóźniając ten skręt, czyli koło do osi jezdni i wtedy skręcamy. No i tu będziemy wjeżdżać już do wordu, w lewo. Tak, w lewo. I ty byś pojechał wtedy prosto, pod tam zakaz ruchu, ale nie dotyczy pojazdów, w wortach i byś skończył egzamin. A my sobie jedziemy w lewo na parking.